Cześć, dzień dobry, dzisiaj kontynuacja serii sprzętowej, Z serii sprzętowej i ćwiczymy jogę, tak? Czyli mamy fajnego laptopa, którego można tak. A na czym dzisiaj? Na Mintie. Mint Cynamondy, to jest Mint 22. Zobaczycie, czy to działa, jak to działa i też co nie działa, bo znalazłem kilka rzeczy. Jako, że siedzę na tym sprzęcie bodajże od 4 dni, na tym systemie, ponieważ produkuję film, o RP2040, ale to jest inna bajka, dość ciężka bajka, bo Bartuś się uczy C++, Pythona i, i mikrokontrolerów. Makabra jest. Gorąco zapraszam na film. Co my tu mamy do ogarnięcia? Jak widać w chodzi, nie będę wam cynamona żomawiał i tak dalej, tak dalej. Macanko zobaczycie sobie w dalszej części filmu jak najbardziej. A tutaj postaram się skupić na tym, co jest widoczne, a co nie jest, załóżmy widoczne. LS USB przelecimy sobie, to dzisiaj będzie tak bardziej trochę technicznie. Jak dobrze pamiętam, kamera jedna jest wykryta, druga kamera też jest wykryta, czyli jest to samo co wszędzie LSPCI czyt, nie czytnika, tylko tego, no jak to się nazywa? Od, tego od palców, tak? Czytnika tego biometrycznego, oczywiście nie ma, nie ma, nie działa. Pewnie trzeba stery zainstalować że będę z tym kombinował, na razie się bawię innymi rzeczami, pojęto w ten sposób. Reszta tutaj co? No, czytnik, jeżeli chodzi o ten, no kartę pamięci, jak najbardziej działa. Jest ok. Czytnik pamięci nam tutaj działa. Zobaczmy sobie, nie wiem, czy tu NeoFetch jest. Chyba, nie, chyba go nie postawiłem, ale nawet jest. Tak to się prezentuje: 680, kernelik, wszystko ładnie. Teges. Teraz tak, jeżeli chodzi o bardziej przyziemne rzeczy, to na przykład dźwięk. Dźwięk najbardziej jest tutaj pracujący. I są wszystkie wejścia i wyjścia, bo to testowałem. Możemy sobie włączyć mikrofon, nie wiem czy tutaj będzie tu. Tu, 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 tu. nie wiem czy będzie tutaj akurat wykryty. Na, o! Tu, 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 tu. chodzi o stabilność tego systemu na nim, to słuchajcie, ja sobie tutaj pracuję od pewnego, pewnego czasu. Ja mówiłem, pracuję sobie tutaj od pewnego czasu, siedzę już 4 dni, to nie jest mój kod, tylko, tylko się zagłębiam, uczę się tego wszystkiego, można powiedzieć w ten sposób. Więc jest ciekawie, RP2040 i środowisko, tak jak widać Arduino 2 działa mi tutaj bez problemu, więc się bawię na, ma, na maksa. Co jest bardzo fajnego oczywiście w cynamonie, to to gesty, które sobie włączyłem i jak najbardziej nam tutaj działają. Proszę bardzo. Jakby też nie widział, to, to gestów jest tutaj kilkadziesiąt. Łącznie jest pięć, pięć palców można sobie tutaj ogarnąć, tak? Przypisać różne, różnego rodzaju funkcje. Dwoma palcami oczywiście wszystko może być przekonfigurowane. Gnom ucz się. Będę często powtarzał te słowa dzisiaj. Dlatego, że w gnomie jest to masakra malutka. Natomiast tutaj jest to tak rozrost że naprawdę głowa mała. Więc gesty są po prostu zrobione bajkowo, powiem to tak. Bardzo ładnie nam tutaj temat... Yy, można powiedzieć pracuje. Yy, wydajność, no kurde, no to naprawdę bardzo chyba nie chodzi. Tutaj się nie ma do czego doczepić. Zresztą to jest dość mocny krąbuk. Yy, obsługę widzieliście, może jeszcze kamerkę tutaj wrzucę, tak, żeby też tego, tego filmu godzinnego nie robić, bo nie ma to myślę najmniejszego sensu. Dobra, ma postawionego tutaj PLCK ze sklepu jak najbardziej. Yy, teraz tak, dajmy sobie, a no dobra, nie będzie tak. Dajmy sobie plik, gdzie tutaj to jest. Yy, nie strumień sieci, urządzenie do przechwytywania, dokładnie tak. Nie kamera i zobaczymy, czy będzie działać. Kamera 0 Odtwarzaj. odpaliła się chyba dolna, tak, to, to jest dolna kamera, odpalona jak najbardziej, to jest dolna kamera. Nie wiem czemu tak cholernie wolno chodzi, no ale dobra, ok. miesza z tym może cię ustawić, chociaż w ma problemy z odtwarzaniem tego typu przechwytywania. To dajmy sobie teraz kamerę, która powinna być z przodu, teoretycznie, czyli jedynka. No to chyba nie jest jednak jedynka. zamknij. Mamy kamerę przed nią, wideo dwójka, nie, nie jedynka. Widać? Działa. jest OK. Tylko Faj ma, ma problemy. To ewentualnie FPS ustawić i tak dalej, i tak dalej. Ja widać sobie temat elegancko nam tutaj pracuje. Cała reszta, no nie wiem co wam to jeszcze pokazywać, bo Cynamona już tyle razy odpalałem, że po prostu to jest głowa mała, no nie. Odpalmy sobie jeszcze webgl -a. WebGL Akwarium, akwarium. Okej, okay, zobaczymy. Pewnie full jest, no co, co tu dużo mówić, kurde, tak. Co tu dużo, że to powiem rozmieniać tematycznie. No ładuj, ładuj, przyjacielu, ten mój piękny. No nie ma, 40 FPS-ów ledwo chodzi. Nie jest 60 dobiło do 60, przepraszam, muszę przebuforować. No bo tu mi powie, idzie, tak? To nie mam, nie mam w tym Chromebooku karty sieciowej normalnej. Tylko, tak aby widać, idzie sobie po Wifi po prostu, tak to nam tutaj pracuje. Słuchajcie, no nie, nie będę was tu trzymał długo, bo myślę, że to nie ma najmniejszego sensu. E, to co, idziemy na część macaną po prostu. Zapraszam. Było od wewnątrz, to teraz od zewnątrz, czyli macanko. Film po 23.00 należy oglądać. E, z boku to się tak ciężko, z boku to w ogóle teges. E, weźmy sobie, nie wiem, no odpalam cokolwiek. Nie, wie, nie wiem, co odpalam, no LibreOffice'a. Odpalmy sobie tutaj pliki, i odpalmy sobie, jak, do, jak trafię to fire, Firefoxa, tak? No i mamy, coś mamy. Tadam, tak. Dajmy sobie drugie, i tu mamy trzecie. Powiem tak, Gnom, ucz się autentycznie. Gnom, weź i się po prostu ucz. Kurde, bo to się tak na tym pracuje. Kolejne menu, tle ekranową można włączyć. Ja w tej chwili chyba je nie włączyłem nawet, tak mi się wydaje. Teraz tak. Gestów prawie znowu nie pamiętam, bo tego nie używam, znaczy teraz używam 4 dni, tak, ale to mniejsza z tym. W każdym razie, y, 3 palce, to było tak, można sobie wybrać tą apkę. Teraz tak nam pokazuje ekrany robocze, można sobie przenosić. Zarządzanie jest ok, teraz tak, y, 3, 3 palce chyba nam przewija, tak, dokładnie tak. Ekrany robocze jak najbardziej nam tutaj pracują, tak. Dajmy sobie w ten sposób, no, przejdź. Tadam. Postaram się to jednym ciągiem nagrać. Działa? Tak, działa, kurde. Proszę bardzo. Tadam. Dajmy go z powrotem. Przyłączono nam elegancko, wszystko tutaj pracuje tak jak powiem, to powinno. Yy, przydałby się jeszcze rysik, no nie? Dobra, postawię to do tego gżurnala czy ksournala. Ksournal powinien być jak najbardziej. Odpalimy go sobie ładnie. Postawione z repozytorium tego nie z platpaka, tylko normalnie, tak? Yy, powiększmy sobie ekran ładnie, żeby trochę te linijki było ok. Rysik jest. Dzień dobry, nie wiem czy to będzie widać. Mam nadzieję, że tak. Dzień dobry, albo dobry, napiszę, bo jest prościej. Dobry. Tak. Niewiele widać. Teraz będzie lepiej widać. Tadam. Okej. Okay. Teraz, obrotka. Tutaj sprzęt obrócony. Dajemy sobie. OK. Działa nadal, a sprzęt jest obrócony. Mam nadzieję, że to widać, że jest obrócony. OK. YouTube. Yo YouTube. Mówię, gnom, uczcie. Do tego przełączymy sobie tutaj full screen. Mamy full screen. I co się dzieje? Co się dzieje? Co się dzieje? To się nazywa obsługa ekranu dotykowego i laptopa konwertowalnego. Dokładnie tak. A na czym to stoi? Na Ubuntu. A jaki tu jest pulpit? Cynamon oparty na GNOM, na GTK da się? Tak, da się. Jeden chyba, znaczy nie jeden. To jest chyba jedyny bardzo świetnie zrobiony pulpit, jeżeli chodzi o ekrany dotykowe. KDE plazma coś tam umożliwia, ale nie, nie w, takiej, w takiej zasadzie, jak umożliwia nam to tutaj. Naprawdę jest zarombista różnica. To jeszcze damy tutaj. Mru. Mru. Jakieś pytania? Działać? Działa. Bajka, panowie i panie. Ogarnięte. No jak wam się podobała taka prezentacja? Bo dla mnie bomba. Ja byłem przekonany, że The on będzie najlepszy, bo jak testowałem to na ekranie Elecrow, yy, chyba z rok temu, coś takiego mniej więcej, to tam ten pulpit chodził najlepiej, the best, najbardziej najlepiej ogarnięte gesty i cała reszta. Co prawda go nie mogłem obrócić, bo nie ma czujnika położenia, za to ten już ma. I widzicie, jak to się po prostu sprawuje. Yy, ostatni film, który będzie kończył tą serię, to Chrome OS. Prawdziwy, oryginalny Chrome OS na tym postawie. Nie żadne flexy, nie żadne FYDE i tak dalej, i tak dalej. Tylko prawdziwego Chrome os bo on będzie tutaj docelowo stał po prostu. Yy, I zobaczycie sobie to wkrótce po prostu. A będziecie mieli ochotę, oczywiście, nie? No, jak coś. TGS Yoga C13. E, dzięki za każde wsparcie, oglądnięcie, łapkowanie i tak dalej. Chyba, chyba muszę formułkę zmienić, bo się zaczyna nudno robić. Mimo że prawie nikt do końca nie ogląda. A tym, co oglądają, bardzo, bardzo jestem wdzięczny. Tym, co tutaj kanał sponsorują, wspomagają i tak dalej, i tak dalej także cholernie jestem naprawdę bardzo, bardzo wdzięczny. E, I co? Widzimy się w następnym filmie. Gorąco pozdrawiam Bartek z kanału Świat Linuxa. Będę się dzisiaj bawił, będę robił jogę.